Dzień dobry, Paweł Józefczyk. Robert Mazur. Znajdujemy się w gospodarstwie rolnym w Zadąbrowiu, w gminie Orły, w powiecie przemyskim. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu zaprezentować kukurydzę, które mamy na poletkach doświadczalnych. Troszeczkę obrazu z dołu, troszeczkę z wizji, z pozycji drona. Kolby już wyrzucone na wierzch, znamiona w różnej kolorystyce, także będzie co oglądać. Startujemy. Startujemy i na chwilę przenosimy się 6 km dalej, nad Ziemię Świętą. Tak, to nie pomyłka. Właśnie lecimy nad polami rodzinnego gospodarstwa rolnego państwa Sanockich, zlokalizowanych w powiecie jarosławskim, gminie Radymno, w miejscowości Święte. Przed sobą widzą Państwo właśnie 21 odmian kukurydzy, trwało powyżej 250. Choć lokalizacja jest oddalona zaledwie o 6 km od Zadąbrowia, to jednak tutejsze ziemie charakteryzuje się zupełnie inną specyfiką. Jest to ciężka, nacańska mada, która nie wybacza błędów. Ponadto większość gospodarstwa już od kilku lat jest prowadzona w systemie bezorkowym. A teraz odrobina liczb. Zadąbrowie i Święte to tak naprawdę dwie spośród 37 lokalizacji, w których testujemy dla Państwa poszczególne odmiany kukurydzy. W tym roku badamy 12 odmian pod kątem kiszonek i 56 odmian z przeznaczeniem na ziarno. Na poletkach swojej odmiany reprezentuje aż 11 koncernów nasiennych. Jesienią 2020 roku zbierzemy i zważymy łącznie 500 poletek doświadczalnych kukurydzy. I lądujemy ponownie w miejscowości Zadąbrowie, gdzie mamy posiane 15 odmian kukurydzy. Niektóre z nich nawet w trzech gęstościach siewu. Proszę Państwa, koncert rokowy, kłótnia małżeńska i nasiona kukurydzy mają kilka cech wspólnych. Na przykład to, że najpierw są nowe hity, a później stare przeboje. Absolutnie nowym hitem, a wręcz prapremierą jest odmiana DKC4109 firmy Monsanto. Jest to odmiana, która jest po raz pierwszy na poletkach doświadczalnych w Polsce. My testujemy ją na 19 lokalizacjach. Odmiana trafi do handlu prawdopodobnie dopiero w 2021 roku, ale naprawdę szykuje się godny następca takich hitów jak 3969 i 4025. Odmiana do tej pory była badana na Węgrzech i w Rumunii, gdzie rokrocznie odnosiła sukcesy na poletkach doświadczalnych. Co ciekawe, jest to jeden z nielicznych dentów w tej klasie wczesności, to znaczy 280-290 VO, który charakteryzuje się dobrym, a wręcz bardzo dobrym wigorem początkowym. Odmiana już niebawem będzie miała okazję sama obronić się przy ważeniu poletek doświadczalnych. Odmiana Broadway firmy Euralis, jest to typowy dent 270 VO, już trzeci rok z rzędu na poletkach doświadczalnych, drugi rok w państwa gospodarstwach. W tym roku odmiana miała odrobinę problemów na wiosnę przez te zawirowania z temperaturami. W tym momencie kukurydza już zdecydowanie mocno odbiła, jest jedną z najwyższych odmian na poletkach doświadczalnych. Rok w rocznie broni się wynikiem, sądzę, że w tym roku nie będzie inaczej. Jeden ze starszych przebojów firmy Monsanto, DKC3969, 270 dent. Proszę Państwa, odmiana niesłychanie wierna w plonowaniu. Znają ją Państwo już od kilku ładnych lat. Co ciekawe, odmiana jest detygowana na teren Podkarpacia, nawet przez lokalne stacje ceoboru. DKC4098 to kolejny nowy hit od firmy Dekalb, VO290, prawdopodobny następca odmiany 3939. Po raz drugi na poletkach, a po raz pierwszy na szerszą skalę w państwa gospodarstwach, dedykowany raczej na mocne stanowiska. Odmiana MAS31L to jeden z pewniaków od firmy Majsedur, 280 VO, w całości dent. Odmiana w tym roku już odniosła ogromny sukces, ponieważ doskonale poradziła sobie z chłodną wiosną, z przymrozkami. Nawet w lokalizacjach, gdzie została totalnie zniszczona przez mróz, bardzo szybko się pozbierała i odbiła. Ponadto w tej klasie wczesności to jedna z najlepiej
oddających wodę odmian kukurydzy. Kolejny, starszy już, aczkolwiek nadal bardzo lubiany przebój od firmy Majsedur, 30M270VO, również w całości dent, zdecydowanie mniej wymagający od jego brata 31L, polecane na nieco słabsze stanowiska, wierna w planowaniu, oddaje wodę mniej więcej w tym samym czasie co 250 konkurencyjnych odmian. Poletka odmian kukurydzy w Zadąbrowiu położone są w doskonale wszystkim znanej lokalizacji. Zachęcam do odwiedzin i przyjrzeniu się poszczególnym odmianom. Kończąc, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować zaprzyjaźnionemu operatorowi drona oraz właścicielom gospodarstw, w których mamy okazję badać poszczególne odmiany dla Państwa. Ze swojej strony zachęcam wszystkich Państwa do subskrypcji, do lajkowania, wchodzenia na naszą stronę internetową, na nasz profil facebookowy. I cóż, do zobaczenia!